Dzień dobry, moje kochane lwy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na styczeń 2023 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały nam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla Was, resztę zostawcie. A jeżeli to czytanie to kompletnie nie Wasza bajka, nie interesuje Was, nie dotyczy Was, kochani, sprawdźcie proszę swój ascendent, księżyc, bądź jeśli interesują Was sprawy miłosne, to Wenus. Oczywiście zachęcam do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Znajdziecie tam również link do mojego krótkiego filmiku a propos ważnych informacji o czytaniach miesięcznych i tygodniowych. Więc jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam się zapoznać. No i moje drogie lwy, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc zawsze warto zostawić łapkę w górę, szybciej dostajecie Wasze czytanie, tak jak teraz, lwy, brawo, czwarte miejsce, jestem z Was mega, mega dumna, trzymajcie tak dalej. Co jeszcze? Zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę, a jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Lecimy, moje lwiątka, Wasze wyzwanie na miesiąc styczeń. Kochankowie, co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Królowa buław. Co odchodzi do przeszłości? Piątka buław. Co jest podstawą tej sytuacji? Dziewiątka buław. Co macie w głowie, w serduszku? Ósemka kielichów. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Dwójka buław. Wasza energia. Dziesiątka denarów. Energia z zewnątrz. Rycerz denarów. Nadzieje bądź obawy. Koło fortuny. I wynik bądź rada, czwórka buław. Na spodzie mag, elegancko. No dobra, kochani, talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasze wyzwanie na miesiąc styczeń. Kochankowie. Kochankowie z kartą bratniej duszy, miłości, partnerstwa, więc może jakiś związek, jakaś relacja będzie stanowić dla Was wyzwanie, jakaś właśnie może wyznanie miłości komuś, a może zaangażowanie się w jakąś relację, a może ogólnie jakaś trudność związana z relacją, ale kochani, kochankowie, to też jest karta wyborów, tak, podejmowania decyzji, więc może kwestia jakiejś decyzji będzie dla Was wyzwaniem. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Wasza energia, kochani. To jest Wasza energia. Królowa buław, czyli pasja, namiętność, chęć osiągnięcia swoich celów, marzenia, pewność siebie, wiara w siebie i wiara w swój sukces. To będzie tutaj istotne. I taka odwaga, po prostu odwaga do bycia sobą, do sięgania po to, co się Wam należy. Zobaczmy tych kochanków. O co tutaj konkretnie chodzi? Królowa denarów. Cesarz. Cesarz. I czwórka mieczy. Śmierć. Kochani, wiecie co Wam powiem? Wygląda na to, że jesteście w trakcie albo jakiejś separacji część z Was, albo może dojść do jakiegoś rozstania z Waszym partnerem, partnerką. Mamy tutaj cesarza. Dla mnie jest to energia właśnie stałego partnera, stałej partnerki, męża, żony, plus jeszcze królowa pentakli. No i kochani, mamy czwórkę mieczy, mamy śmierć. Powiem Wam tak, dla części z Was może wrócić ktoś po prostu z przeszłości, z kim byliście w stałym związku, ale bardziej widziałabym to tak, że jakaś relacja u Was, jakaś relacja związkowa, miłosna, partnerska, przechodzi kryzys, być może właśnie jest w trakcie jakiejś transformacji bądź zakończania. Dla części z Was może ta relacja się zakończyć, może już się zakończyła, ale część z Was, nie wiem, może myśli nad reaktywacją tej znajomości. Dla części z Was tutaj jest konieczna jakaś transformacja, szczera rozmowa, poznanie się, żeby na nowo, że tak powiem, w to wszystko zainwestować. Część z Was myśli o uwolnieniu się z tej relacji, więc tutaj faktycznie wszystko kręci się wokół jakiegoś partnerstwa, jakiejś miłości i kwestii, czy dalej to ciągnąć, czy nie, czy dalej w to inwestować, czy nie, ponieważ ewidentnie to z tą czwórką mieczy może wydarzyło się coś trudnego w Waszym życiu i nie wiecie, czy to jest warte dalej kontynuowania, czy nie, a jeżeli jest, to są konieczne po prostu jakieś naprawdę porządne zmiany, że tak powiem, w tej sytuacji, żeby odzyskać do siebie zaufanie, żeby odzyskać to poczucie bezpieczeństwa i są potrzebne jakieś plany na przyszłość i to będzie, kochani, dla Was stanowić właśnie jakieś wyzwanie. No i zobaczmy teraz tą królową buław, jako energię wspierającą.
Arcykapłanka. Rycerz pentakli. I świat. No i ponownie te same energie. No kochani, dla części z Was może to być faktycznie kwestia, że mam wrażenie, kochani, że Wy przede wszystkim musicie poukładać to sobie w głowie. Ponieważ intuicyjnie wiecie, że czas, nie wiem, ruszyć do przodu, że czas podjąć jakąś decyzję, że czas faktycznie coś zakończyć. W jedną albo w drugą stronę idziemy. Czas podjąć faktycznie jakąś taką konkretną decyzję. Czas zakończyć jakiś cykl. Czas rozpocząć coś nowego. Intuicyjnie czujecie, że to jest odpowiedni czas, żeby właśnie zacząć inwestować w swoją przyszłość. Ale kochani, mam wrażenie, że tu jest konieczna faktycznie właśnie jakaś rozmowa, szczerość i z Waszej strony wobec siebie samego i wobec właśnie partnera, partnerki. Ponieważ dla części z Was, kochani, ewidentnie widzę tutaj szansę na odbudowanie tej relacji, ale troszkę na innych zasadach. Dla części z Was może musicie po prostu pobyć trochę sami i zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę pragniecie, zanim, że tak powiem, dacie sobie kolejną szansę. Dla części z Was może to być kwestia, żeby ważne, żeby teraz skupić się, nie wiem, na sprawach zawodowych, a troszeczkę oczyścić, że tak powiem, głowie z tych spraw miłosnych, poczuć się dobrze w swojej własnej skórze, tak? To może być właśnie to, kochani, że w podjęciu decyzji a propos partnerstwa może Wam pomóc, że tak powiem, trochę skupienie na sobie, na swoich potrzebach, na swoim rozwoju, na poczuciu swojej duszy, czego ona pragnie, na odbudowaniu swojej jakiejś niezależności, być może finansowej, tak? Bo kochani, dla części z Was czuję, że w tym związku mogliście trochę czuć się ograniczeni w jakiś sposób. Ograniczeni, może nie wspierani w jakiś sposób. No były tu jakieś czy kłótnie, czy napięcia. Dużo czuję takiej ciężkiej energii wywodzącej się z tego związku. I dla części z Was właśnie kwestią jest to, że teraz uwalniacie się z tej relacji albo już uwolnicie się z tej relacji i odzyskujecie taką wolność. Czujecie ten wiatr w żagle, że możecie zrobić to czy tamto, zainwestować w siebie, pójść na jakiś nowy kurs, szkolenie, zmienić coś w sobie, tak? Zadbać o siebie bardziej w jakikolwiek sposób. Skupić się na własnym rozwoju. I to jest to, co pozwoli Wam też ocenić w jakiś sposób, czego pragniecie, kogo pragniecie i czy chcecie wracać do tego, co było, czy nie chcecie wracać do tego, co było, czy chcecie dać temu kolejną szansę, czy też nie. Więc tutaj przede wszystkim, kochani, musicie się skupić na własnych potrzebach, skupić się na tym, czego Wy pragniecie i nie śpieszyć się z decyzją, nie śpieszyć się z decyzją, pozwolić tak jakby swojej duszy, żeby powiedziała Wam prawdę w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, kiedy będziecie, że tak powiem, na to gotowi. W międzyczasie eksplorujcie, inwestujcie w siebie, inwestujcie w kursy, szkolenia, książki, wszelkiego rodzaju informacje, poznawajcie siebie, zainteresujcie się nowym hobby. To jest dla mnie właśnie taka informacja, że to będzie Was tutaj wspierać, skupienie się bardziej na sobie i na swoich potrzebach. No i właśnie, co odchodzi, kochani, do przyszłości? No mamy tą piątkę buław, czyli kwestia jakiegoś konfliktu, sporu, kłótni, takiego też wewnętrznego rozdarcia. Mam wrażenie, kochani, że relacja, w której tutaj tkwicie bądź tkwiliście, no nie była za fajna, nie była za fajna. Tam były albo jakieś napięcia, albo jakieś ingerencje innych osób, które cały czas mieszały w Waszej relacji. Mam wrażenie, że Wy też byliście właśnie w tym wszystkim tacy rozdarci, bo z jednej strony może była jakaś właśnie miłość, z jednej strony pasja, namiętność, z drugiej strony właśnie konflikty, z trzeciej strony jeszcze coś tam i tak dalej. Także tutaj, kochani, czuję, że ogólnie byliście bardzo właśnie tacy, mówię, nie byliście sobą w tej relacji. I to spowodowało właśnie duże napięcia, ale też takie duże obciążenia, blokady. Mam wrażenie, że jest to relacja, w której nieraz się rozchodziliście, wracaliście do siebie dla części z Was. A dla części z Was jest to relacja właśnie z przeszkodami, gdzie naprawdę było nieraz bardzo ciężko. Czuliście się przeciążeni, przytłoczeni, ale dalej gdzieś tam walczyliście o to wszystko. Ale czuję, że w tym momencie już po prostu nie macie siły. Czuję, że po prostu część z Was pragnie się poddać i ruszyć w swoją stronę i nie chce dłużej, że tak powiem, przywiązywać uwagi do czegoś, co Was nie spełnia. Zobaczmy tą dziewiątkę buław. Rycerz kielichów. Trójka kielichów. Piątka pentakli. Właśnie to jest to, kochani.
Mam wrażenie, że w momentach kłótni, sporów, napięć było bardzo ciężko, ale ten wasz partner, partnerka wracał, wracała z kwiatami, z przeprosinami, niczym rycerz na białym koniu, pięknymi słowami i obietnicami, że wszystko będzie dobrze. I na chwilę było dobrze, było szczęście, było znowu odzyskanie radości, miłości, super, wszystko fajnie, a później znowu wracały chwile samotności, smutku i poczucia takiego odrzucenia. Także to jest taka historia, która cały czas krąży w kółko, w kółko, w kółko się powtarza. Dla części z Was, nawet jeżeli jest to nowy związek, może powtarzacie ten sam schemat z różnymi partnerami. Ale kochani, dla mnie jest to ewidentny przekaz, że ta sytuacja powtarzała się nieraz. I czuję, że jesteście po prostu już tym wszystkim zmęczeni. Dokładnie. Część z Was czuje, że po prostu oszukuje się, że ten partner jest stabilny, że da Wam poczucie bezpieczeństwa, że to jest osoba, z którą możecie zbudować swoje życie. Mam wrażenie, że część z Was zaczyna uświadamiać sobie prawdę, że nie dostrzegała czegoś ważnego w tej osobie. Okej, macie jakieś wspólne wspomnienia, dużo na pewno bardzo przyjemnych, może macie rodzinę, może macie dzieci, może to była miłość waszego życia, może to była osoba, z której się podkochiwaliście całe życie i w końcu się spełniło, ale czuję, kochani, że część z was sobie uświadami, że to było nierzeczywiste, że to było tylko gdzieś tam w waszej wyobraźni, w tym waszym takim właśnie, mówię, wyobrażeniu w waszej głowie, ta stabilizacja, to poczucie bezpieczeństwa, bo tak naprawdę część z was uświadomi sobie, że cały czas była sama w tej relacji, że cały czas musiała sama walczyć o siebie, że czuła się w jakiś sposób ograniczona, niedoceniana. Kochani, tak to czuję, tak? I czujecie się po prostu tym wszystkim zmęczeni. Macie ochotę zrezygnować, macie ochotę odejść, macie ochotę mówię, zostawić to wszystko w diabły. Czujecie po prostu, że czas na zakończenie, że czas podjąć jakąś ważną decyzję odnośnie tego rozwiązku, tej relacji. No i właśnie, co macie w głowie, w sercu? No tą ósemkę kielichów i dla mnie to jest ewidentna informacja, że chcecie już odejść, tak? Że w waszej głowie, w waszym sercu jest ta informacja, czas przestać tkwić w sytuacji, która jest, nie wiem, niefajna, która jest bez wyjścia, która się nie rozwija, która trzyma Was w martwym punkcie. Czas po prostu ruszyć w swoją stronę, w stronę szczęścia, w stronę miłości, w stronę, no właśnie, czegoś lepszego, spełnienia marzeń. Zobaczmy tą ósemkę kielichów. Królowa Buław, dokładnie. I czas odzyskać siebie, tak to czuję. No dosłownie, czas odzyskać siebie po prostu. Odzyskać wiarę w siebie, w swój sukces. Czas odzyskać wiarę w swój seks appeal, w swoją duszę, w swoją pewność siebie, tak? To jest, kochani, to. Tego Wam, mam wrażenie, brakowało przez cały czas tego związku. Dokładnie, bo jest piątka kielichów. Piątka kielichów, za dużo krzywd, za dużo jakichś smutków, za dużo jakichś przykrości się wydarzyło. I mam wrażenie, że też ta cała relacja trochę podkopała tą wiarę w siebie Waszą, że stać Was na więcej, że możecie przyciągnąć do siebie szczęście, miłość, że możecie po prostu być szczęśliwi. I czujecie, że coś się zmienia w energetyce, że czas po prostu ruszyć właśnie w nową pasję. Patrzcie, po raz kolejny ósemka kielichów. Że czas dokładnie popłynąć na spokojniejsze wody. Czas być może właśnie ruszyć w jakieś miejsce. Część z Was może myśli o przeprowadzce, o wyjeździe gdzieś dalej, o jakiejś podróży, która jest dla Was ważna. Ale zdecydowanie myślicie o nowym początku, o nowej iskrze, która rozpali na nowo w Was ten płomień, tą radość życia, tą pewność siebie i pozwoli chwycić tego byka za rogi i w końcu zostawić ze sobą to, co Wam nie służy. Pięknie, moje drogie lwy. No i cóż Wam powiem? Czas niedalekiej przeszłości pokazuje czas decyzji. Dwójka buław. Jesteście na rozdrożu i czas wybrać to, co jest dla Was właściwe. Czy zostaniecie w starym i dalej będziecie powtarzać jakiś cykl? Czy wyjdziecie w coś nowego? Zobaczmy. Dwójka buław. Wybieracie nowe. As buław. Oj tak, zdecydowanie nowe. Patrzcie, ile tu buław. Sama pasja, namiętność. Czwórka pentakli. Kochani, powiem Wam tak. Z tą czwórką pentakli czuję, że nie dopuścicie po prostu tej osoby po raz kolejny do swojego życia. Że chcecie iść nową drogą, chcecie eksplorować nowe tereny. I mam wrażenie, że przez jakiś czas też na miłość wszelkiego rodzaju Wasze serce będzie trochę zamknięte. Nie będziecie mieć ochoty na związki, na relacje. Bardziej skupicie się na sprawach zawodowych, na walce może o jakąś pozycję zawodową, tak? Bo mamy tutaj piątkę buławy z królem mieczy. Także może to być kwestia na szansę na jakiś awans, tak? Pokonanie jakiejś
konkurencji, rozpoczęcia nowego projektu zawodowego i mam wrażenie, że właśnie na tym się skupicie. Ale podejmiecie decyzję, że czas po prostu zająć się sobą, swoją pasją, swoim początkiem, swoją pewnością siebie i podejmujecie decyzję, że nie chcecie tkwić dalej przy osobie, która tylko doładowuje na Was jakieś takie ciężary, obciążenia, której dajecie po raz kolejny jakieś szanse, nieszanse, a ta osoba marnuje te szanse. I decydujecie się na nowy początek, krok w nieznane, pójście totalnie nową ścieżką. Część z Was czuje naprawdę, że możecie pomyśleć o jakiejś przeprowadzce, wyjeździe, żeby zacząć coś totalnie, totalnie od zera, totalnie na nowo. Wychodzicie poza strefę komfortu i inwestujecie w siebie. I to będzie, moi drodzy, dobra decyzja. Widzę tutaj zdecydowanie właśnie jakieś nowe projekty zawodowe, walka z konkurencją, bądź pokonanie jakiejś konkurencji, ale też dla mnie jest to informacja, że w końcu przestajecie walczyć o coś, co Wam nie służy i odcinacie się od partnera, partnerki, która jest po prostu no niefajna dla Was, która nie rozwija Was i zaczynacie inwestować w coś nowego, coś bardziej stabilnego, przejmujecie kontrolę nad swoim życiem i zaczynacie działać jak typowe, piękne, magiczne lwy, czyli z odwagą ruszacie do przodu, z pewnością siebie, wiecie, że wszystko leży w Waszych rękach i że sami kreujecie swoją rzeczywistość i zaczynacie ją pięknie kreować na nowo. Ponieważ Waszą energią jest dziesiątka denarów, Wy pragniecie stabilizacji, pragniecie bezpieczeństwa, pragniecie bogactwa też, stabilizacji finansowej. Może z tą osobą nie było stabilizacji finansowej. Dla części z Was może właśnie tu chodziło o jakieś trudności finansowe partnera, partnerki, tak? Że ta osoba wykorzystywała Was w jakiś sposób finansowo, przetracała pieniądze na coś. Może też właśnie o to chodzić. Dla części z Was właśnie dlatego teraz skupiać się właśnie na tej stabilizacji finansowej, ponieważ no jesteście wolni i chcecie odbudować to wszystko. Ale zdecydowanie myślicie tutaj o swojej też przyszłości i zapewnieniu sobie wszelkiego rodzaju wygód i dobrobytu. Zobaczmy dziesiątkę denarów. Ósemka mieczy. Dwójka pentakli. I paść kielichów. Księżyc, trójka pentakli i sąd ostateczny. Pięknie. Kochani, dokładnie, przestajecie dłużej tkwić w martwym punkcie. Przestajecie dłużej czuć się uwięzieni, zablokowani. Podejmujecie decyzję, że czas wprowadzić więcej równowagi do swojego życia i czas zainwestować w coś, do czego Wasze serce mocniej bije. Do czegoś, co jest Waszą pasją, co jest Waszą namiętnością. Czas przestać żyć też iluzjami, tak? Czas przestać być naiwnym i czas się uwolnić od, no właśnie, od relacji, która tylko pozornie była stabilna, a tak naprawdę była, nie wiem, utworzona czy na fałszu, czy na iluzji. Ale uświadamiacie sobie prawdę o tej sytuacji, że czas wprowadzić jakieś zdrowe granice i postawić na siebie. Przestać dawać się wykorzystywać ludziom i przestać dawać sobie wchodzić na głowę. Tutaj po prostu stawiacie na siebie, na swój rozwój, na swój komfort. I to jest bardzo dobry kierunek dla Was, moje drogie lwy. Co z zewnątrz? No z zewnątrz mamy tego rycerza denarów, więc idzie do Was coś stabilnego. Oferta pracy, nie wiem, jakaś osoba pomocna w Waszym otoczeniu, przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kto może Was tutaj wesprzeć. Rycerz denarów bardzo często jest też osobą podążającą za liderem, więc może ktoś w Was ujrzy takiego lidera i będzie chciał dla Was pracować, współpracować z Wami w jakiś sposób, tak? Jak najbardziej też może być właśnie coś takiego. Zobaczmy tego rycerza denarów. Dziesiątka kielichów. Troszkę za dużo. Jeszcze raz. No, za dużo. Czekajcie, czekajcie, spokojnie. Rycerz denarów. Rycerz denarów, poproszę. Rycerz denarów. Ok, sprawiedliwość, super. Gwiazda. Ale jest też diabełek, ósemka pentakli, siódemka kielichów. Ale tu mamy tą królową mieczy i czuję, kochani, że to jest właśnie połączone ze sobą. To jest jedna energia, to jest druga energia. Tak, oczywiście, że tak.
Kochani, powiem Wam tak, idzie do Was naprawdę coś stabilnego, jakaś forma Waszego spełnienia marzeń i czuję, że jest to odnośnie finansów. Czuję, że dla części z Was przed Wami jakaś piękna szansa otworzenia czy własnego biznesu, czy pracy dla firmy, która przyniesie Wam pewnego rodzaju spełnienie marzeń. Może właśnie możecie stać się gwiazdą, możecie odnieść jakiś niesamowity sukces. Więc kochani, będzie kwestia podpisania jakiejś nowej umowy dla Was. Sprawiedliwość, to jest rodzaj sprawiedliwości karmicznej. I tu jest ważne, tak jak mówię, żeby się nie śpieszyć, żeby pomału w to inwestować, ponieważ tutaj stopniowo budujecie swoją przyszłość, swoją pozycję, ale idzie do Was szansa po prostu nie do odrzucenia, kochani. Więc jeżeli Wasze serduszko mocniej zabije do jakiegoś projektu, do jakiejś propozycji zawodowej, kochani, na spokojnie przeanalizujcie to, przemyślcie i jeżeli to faktycznie będzie to, to podpiszcie tą umowę, ponieważ ona przyniesie Wam dużo szczęścia, dużo satysfakcji, dużo takiego spełnienia, uleczenia też sytuacji finansowej i ruchu do przodu, takich inwestycji na przyszłość, które bardzo, ale to bardzo się Wam opłacą. Ale kochani, widzę też tutaj tą energię tej osoby z przeszłości, która po raz kolejny będzie wyciągać do Was rękę, która będzie Was mamić obietnicami i taką chęcią zmiany, naprawy tej sytuacji. I będzie... trochę mam tutaj właśnie taką energię, że może łapać się, chwytać się brzytwy, jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta. I czuję, że ta osoba może stosować takie chwyty trochę nie fair dla Was, ponieważ będzie kombinować na wszelkie możliwe sposoby, żeby tylko naprawić tą sytuację między Wami. Będzie, mówię, wchodzić na Waszą, będzie wchodzić ogólnie tak w Waszą energetykę, będzie wpływać na Wasze emocje, będzie próbowała, o bardziej, będzie próbowała wpłynąć na Wasze emocje, na Wasze uczucia, na jakieś poczucie winy, tak? Coś takiego, kochani, tu czuję. Mhm. Mam wrażenie, że z tą osobą też łączy Was fantastyczny seks, tak? I tutaj ta intymność jest niesamowita i ta osoba może chcieć to wykorzystać, żebyście wrócili do niej i żebyście naprawili tą sytuację. Ale kochani, no właśnie. Wy już jesteście daleko za tym. Jesteście w energii królowej mieczy i nie chcecie powtórki. Ta osoba czuje Wasz chłód i czuje, że się zaczynacie oddalać w kierunku czegoś nowego. Dlatego będzie chwytać się brzytwy, żeby Was przyciągnąć z powrotem do siebie. Ale ja czuję, że Wy jesteście już daleko za tym wszystkim. Że Wy na zasadzie będziecie jak ta królowa mieczy. Tak, no pogadaj se, posłucham się. Posłucham Cię, co masz do powiedzenia, a później użyjecie miecza po prostu. I zetniecie cały ten bullshit, cały ten syf, całe te kłamstwa i nie przyjmiecie tej osoby. Po prostu nie. Nie tym razem. Po prostu nie tym razem. Bo Wy idziecie w kierunku czegoś pięknego, w kierunku własnego rozwoju, w kierunku spełnienia swoich marzeń, w kierunku sięgnięcia gwiazd, sięgnięcia po więcej, spełnienia, swojego spełnienia. Mhm. Pięknie. Dobra, Wasze nadzieje bądź obawy, kochani. No koło fortuny macie nadzieję, że fortuna Wam sprzyja, że los się w końcu dla Was obróci i przyniesie dla Was coś pięknego, coś niesamowitego. I tak się właśnie dzieje. Kochani, czwórka buław jako wynik i rada. Jako rada mówię o tym, żeby się skupić na tym, co stabilne, co bezpieczne, co daje nam poczucie szczęścia, co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Żeby budować solidne podstawy na przyszłość. Może warto by było się skupić na domu albo zabezpieczeniu swojej przyszłości. Może warto kupić dom, wyremontować dom, tak? Albo stworzyć coś swojego, tak? Swój taki zalążek kraju. Ale właśnie jako wynik mówi o tej stabilizacji, o poczuciu bezpieczeństwa. Może mówić o zbudowaniu własnej firmy, może mówić o kupnie właśnie domu, mieszkania albo zbudowaniu swojego takiego kącika, miejsca, w którym czujemy się fantastycznie. Także kochani, zmierzacie w kierunku naprawdę czegoś bardzo, ale to bardzo stabilnego. To jest ten wynik, to jesteście Wy. Wy będziecie w tym raju, tam gdzie jest tęcza, gdzie jest zielono. Po tych wszystkich przejściach odgradzacie się, mam wrażenie, właśnie od tych trudnych energii, od tych trudnych emocji, od właśnie tych konfliktów, od tych zmagań, od tych ciężarów i w końcu odzyskujecie taki spokój wewnętrzny. Zobaczmy tą czwórkę buław. O, księżyc. Mhm. Też Wasza intuicja będzie mocno działać, także tutaj podążajcie za tą intuicją. Mhm, dziewiątka buław. Dziewiątka kielichu. Widzicie, kochani? Nie pozwalacie sobie dalej na iluzje. Nie pozwalacie się omamiać. Nie pozwalacie sobie, nie wiem, założyć tych różowych okularów. Nie pozwalacie się okłamywać.
Widzicie teraz jasno, widzicie klarownie, widzicie przejrzyście i jesteście wolni. Sięgacie po swoje marzenia, wasze plany się spełniają, czujecie tą wolność, sukces. Widzicie, tutaj jest pełen kufer pieniędzy, więc pieniądze też płyną w waszą stronę, tak? Sukcesy materialne, finansowe. I tu jest to szczęście. Tu jest bardzo dużo żółtego, tak? Poza tym to żółte tak jakby płynie ze środka, czyli wasza czakra splotu słonecznego będzie bardzo, ale to bardzo aktywna w tym czasie. Czyli moje ja, wyrażanie swojego ja, ta kreatywność cała. To wszystko przyniesie wam spełnienie. Kochani, zostawiacie za sobą jakieś zmartwienia, kłótnie, lęki, idziecie do przodu, mocno podróż po raz kolejny wam się tutaj pojawia. Rydwan, zostawiacie wszystko, co negatywne za sobą, idziecie do przodu, ponieważ wiecie, że równowaga, spełnienie jest blisko, że wasi aniołowie, wasi przewodnicy prowadzą was w kierunku czegoś nowego, czegoś fajnego, czegoś wspaniałego, obfitego. To jest ten nowy początek, nowa idea, nowy pomysł. Czas śmierci, czyli zakończeń i otwierania się nowych drzwi. To jest czas nowych początków razem z tym kupcem. Coś się kończy, coś nowego zaczyna. Mam wrażenie, kochani, że odradzacie się na nowo. No właśnie, i znowu ta dwójka była i koło fortuny, patrzcie, tak akurat wzięłam. Czyli podejmujecie tą decyzję, że czas ruszyć w nowe, czas ruszyć w nieznane. A wszechświat, kochani, wam sprzyja. Całym serduchem wam sprzyja. I to jest to. Dlatego macie szansę teraz osiągnąć naprawdę bardzo dużo, tylko skupcie się na swoich pragnieniach, przestańcie się karmić iluzjami, przestańcie się oszukiwać, że ta osoba się w jakiś sposób zmieni, tak? Tylko faktycznie skupcie się na sobie, ponieważ to wy tworzycie swoją własną rzeczywistość. Jesteście w energii maga, więc moc kreacji będzie niesamowita dla was właśnie w tym styczniu. Wszystko, co będzie w waszych głowach, na waszych językach, ma szansę się spełnić. Więc manifestujcie mądrze. No i kochani, mamy na spodzie tego asa kielichów. As kielichów to jest przede wszystkim nowy początek i miłość do samego siebie. Tutaj wy kierujecie się tą miłością do samego siebie, dlatego pozwalacie sobie na zostawienie przeszłości ze sobą, uwolnienie się od tego, co nie służy i rozwój własnych idei, własnych pragnień, własnych pomysłów, po prostu pomysłów, do których wasze serduszko mocniej bije. Pięknie. Dobra, moje drogie lewki, to co? Jeszcze karta wyroczni dla was na koniec. Zobaczmy. Yang, energia męska, czas działać, kochani, i na spodzie mamy new life, nowe życie. Widzicie, jak się wykluwacie z tego jajeczka? No, to jesteście właśnie wy. Rozpoczynacie nowy rozdział w swoim życiu, nowe życie właściwie, odradzacie się na nowo, to co powiedziałam wcześniej, odradzacie się na nowo. Yang, już wam czytam. Męskie podejście do działania. Kreatywna aktywność, moc sprawcza, podejmowanie działania. Wiadomość ogólna. Yang reprezentuje moc działania, energię napędzające świat do ruchu naprzód, manifestację myśli i pragnień w odpowiedniej formie. Teraz jest idealny czas na działanie. Z łatwością nabierzesz rozpędu i poczynisz postępy. Osiągniesz wszystko, czego pragniesz, jeżeli będziesz działać z pewnością siebie. Ta karta symbolizuje nowe życie i jest znakiem tego, że przeciwności zostały pokonane. Nie ma powodu do wahań. Jesteś teraz twórcą swojego przeznaczenia. Dokładnie tak. Kochani, przeczytam wam jeszcze na pracę, bo tutaj czuję, że to może być dla was tutaj istotne. Projekty, współpraca i inne aspekty biznesowe nie są już problemem, a są w fazie niech się stanie. Teraz jest czas, by przedstawić swoje żądania i załatwić sprawy. Możesz spodziewać się bardziej pracowitego czasu niż dotychczas, ale karta mówi, że masz w sobie wystarczająco energii i witalności, żeby zrealizować swoje cele. Obfitość czeka na ciebie. No i to jest właśnie to. I to jest właśnie to. To jest to nowe życie, w które, kochani, wkraczacie. Które wkraczacie. Tak spojrzałam, co jest pod nowe życie, new life. I mamy truth be thought. Właśnie. Musicie spojrzeć prawdzie w oczy. Musicie uświadomić sobie prawdę a propos tego, czego chcecie, czego pragniecie i kim jesteście. A później zacząć działać. I z odwagą ruszyć w kierunku właśnie swoich marzeń. Brawo, moje drogie lwy. Wszystkiego dobrego, pięknego stycznia wam życzę, powodzenia ze wszystkim, no i widzimy się za niedługo.
buziaczki. Pa, pa.